Dany jest układ dwóch równań. Tu jest pierwsze równanie, a tutaj drugie równanie. W każdym z tych równań mamy podwie niewiadome, x oraz y, i naszym zadaniem będzie sprawdzenie, która z odpowiedzi a, b, c, d jest poprawna, to znaczy, która para liczb jest rozwiązaniem tego układu równań. A sprawdzamy to w taki sposób. Bierzemy pierwszą parę liczb x oraz y i podstawiamy w miejsce x. Minus dwójkę w miejsce y minus jedynkę. I zapisujemy takie dwa równania. Wykonajmy więc pierwsze działanie. 3 razy minus 2 to minus 6, 2 razy minus 1 to minus 2, minus 6 odjąć 2 to minus 8. I teraz zwracamy uwagę, że wynik, który otrzymaliśmy, zgadza się z wynikiem z układu równań. To oznacza, że para liczb minus 2 i minus 1 rozwiązuje pierwsze równanie. Musimy jeszcze sprawdzić, czy ta para liczb rozwiązuje drugie równanie. No to zobaczmy. Minus 6 razy minus 2 to 12. Minus 5 razy minus 1 to 5. 12 dodać 5 to się równa 17. I tutaj zauważcie, że 17 nie jest równe liczbie 11 podanej tutaj. Tak, ta 17 nie zgadza się. Więc ta para liczb, nie jest rozwiązaniem tego układu równań. Sprawdzamy dalej. Teraz w miejsce x oraz y podstawiamy kolejno minus czwórkę oraz dwójkę i budujemy działania. Sprawdźmy, jakie wyniki otrzymujemy. Ta liczba zgadza się z wynikiem z układu równań, z pierwszego równania. Ta liczba nie zgadza się z wynikiem. Z drugiego równania z układu równań. Nie jest liczba, nie jest równa liczbie 11. To będzie oznaczało, że ta para liczb też nie spełnia tego układu równań. Musimy sprawdzać dalej. Weźmy liczby z trzeciej pary i podstawmy kolejno. Tutaj, minus 6 w miejsce xów, w miejsce y w piątkę. W pierwszym działaniu otrzymujemy wynik, zgadza się. W drugim działaniu otrzymamy: Tutaj też wynik zgadza się. To oznacza, że ta para liczb będzie rozwiązaniem układu równań. Sprawdźmy, Ostatnią, czwartą parę. W miejsce xów będziemy podstawiali minus ósemkę, w miejsce y podstawimy ósemkę. W pierwszym działaniu otrzymamy. Ten wynik zgadza się z wynikiem z układu równań. W drugim działaniu otrzymaliśmy 8. 8 nie jest równa liczbie 11. Czyli ten wynik zgadzał się. Ten wynik nie zgadzał się, więc ta para liczb nie rozwiązuje tego układu równań. Mam nadzieję, że to rozwiązanie pomogło Wam. Yy, w jakiejś części w zrozumieniu tego tematu, ale pamiętajmy o tym, że mamy jeszcze kolejne zadania, które warto rozwiązać, i do tego od razu zapraszam w tym odcinku. Pa! pa.